Witam wszystkich serdecznie, zwłaszcza Trygon Ognia, Baran, Lew i Strzelec. Wasz Trygon wygrał czytanie. Ogłosiłam jakiś czas temu quiz, ankietę. I Trygon Baran, Lew, Strzelec wygrał czytanie. Czytanie ogólne, co wydarzy się do końca tego roku, czyli 2024 roku. Zaczniemy więc czytanie od baranka. Najpierw zobaczymy, jaka będzie główna energia tego czytania. Co dla baranka do końca roku 2024 i wypadła nam jedna karta. Karta intuicji. To jest komunikat, że nadszedł czas, aby użyć swojej intuicji, dać sobie szansę, zwrócić uwagę na wszelkiego rodzaju podszepty duszy. Mogą być tu istotne wszelkie synchroniczności, zbiegi okoliczności. Mogą pojawić się jakieś liczby, które się powtarzają, albo ktoś wspomniał imię na przykład konkretnej osoby, o której właśnie myślałeś. To mogą być właśnie takie sygnały intuicyjne, podszepty, na które warto się teraz otworzyć, zwrócić na nie uwagę. To także czas, żeby szukać odpowiedzi na różne pytania wewnątrz siebie, bo tam można będzie znaleźć odpowiedź na wszelkie pytania, pomoc i może też dzięki temu nauczysz się korzystać ze swojej intuicji, zwiększysz być może swoje zaufanie do tego, zaczniesz też postrzegać innych ludzi czy sytuacje w sposób bardziej dogłębny, bardziej wnikliwy. Zobaczmy w takim razie, co karty tarota dla was mają do powiedzenia na czas do końca tego roku dla baranków. Dobrze. Wasza energia ogólna na ten miesiąc najbliższy. Mamy trójkę kielichów. Co odchodzi do przeszłości? Mamy królową mieczy. Co nadchodzi? Co się może pojawić? Mamy ósemkę kielichów. Co będzie wam pomagać? I mamy dwójkę buław. Co może przeszkadzać? Mamy szóstkę kielichów. Jaka jest dla was rada?
As mieczy. Z jaką energią kończycie ten miesiąc? Mamy kartę przebudzenia i tło czytania. Mamy rycerza buław. Rycerz buław to ktoś, kto w waszym otoczeniu może być to młoda osoba, człowiek oddany, lojalny. Może być też ważne dla was planowanie wszystkiego, zanim podejmie się jakieś konkretne działania, konkretne kroki. Ważne będzie również zwracanie uwagi na wszelkie szczegóły, czy to w pracy, czy też w życiu prywatnym, przy podpisywaniu na przykład różnego rodzaju umów. To także czas, żeby zastanowić się nad kolejnymi krokami w swoim życiu, przemyśleć dalsze kroki, ułożyć być może jakiś plan działania, poczekać też na odpowiedni moment, żeby móc realizować się w jakiś sposób. Dla niektórych z was może tu być, może pojawić się w waszym życiu jakiś młody mężczyzna, młoda osoba, która będzie wam okazywała uczucia. Może to być początek nowej miłości, początek przyjaźni. Możecie otrzymać również jakąś bardzo miłą wiadomość od młodej osoby. Miłe również kontakty. Dobrze, wasza główna energia w tym miesiącu to trójka kielichów, więc zapowiada się czas świętowania, czas radości, spędzania czasu z przyjaciółmi lub też ze znajomymi, cieszenia się z osiągniętych sukcesów, cieszenie się z miejsca, w którym się jest. To mogą być też dla was jakieś istotne informacje, które wprawią was w zachwyt, spowodują, że będziecie bardzo zadowoleni. To również otrzymywanie wszelkiego rodzaju wiadomości, nowin, których być może się nie spodziewaliście, jak zaręczyny kogoś w rodzinie, zaproszenie na ślub, również może to być ciąża. Przede wszystkim miłe spędzanie czasu w gronie przyjaciół, w gronie rodziny. Będzie czas, żeby świętować, żeby się cieszyć. Nie ma tutaj żadnych negatywnych wydźwięków ta karta. Do przeszłości odchodzi królowa mieczy. Może to być osoba, kobieta, samotna kobieta, rozwódka, osoba bardzo zasadnicza, jednocześnie z ogromną wiedzą, osoba doświadczona, osoba, która nie kieruje się w życiu emocjami, tylko polega na logice, tak? Może to być ktoś, kto do tej pory wprowadzał was
w stan taki niepewności lub też zawstydzenia. Może mieliście do czynienia z osobą, która nadmiernie was krytykowała. I do przeszłości odchodzi już ta osoba, uwalniacie się od tej osoby lub też od sytuacji, która była dla was niewygodna, od jakiejś trudnej sytuacji i możecie w tej chwili bardziej skupić się na sobie albo skupić się na wykonywanej pracy, tak? Więc jakaś tutaj była w waszym życiu osoba, która mogła być wam nieprzychylna i jakby kontakt z tą osobą się urywa, nie będzie ona już miała wpływu jakby na wasze życie. Co przychodzi, co nadchodzi? Może tu być powrót z kolei kogoś z przeszłości, kto już był w waszym życiu tutaj wcześniej i taka osoba może do waszego życia wrócić. Może być też w połączeniu z tą trójką kielichów czas na radykalne zmiany w waszym życiu. Dla jednych może to być opuszczenie domu rodzinnego, może to być przeprowadzka do nowego miejsca, a więc opuszczenie jakby tej stabilnej sytuacji, która wiąże się owszem z dużymi emocjami, ale jednocześnie jest ta chęć ruszenia naprzód, otrzymania od życia czegoś więcej, przeżycia większych doznań, większych emocji. I podejmujecie tutaj jakąś życiową decyzję, podążacie w nowym kierunku, idziecie naprzód. Może to być też zmiana waszych poglądów, dotychczasowych poglądów, ale w połączeniu z tą kartą i z kartą Królowej Mieczy może być sytuacja, że niektórzy z was wyprowadzają się z mieszkania, wyprowadzają się z domu, być może mieszkaliście do tej pory z jakąś kobietą, może z teściową, która niezbyt była przychylna waszemu związkowi i jest teraz radość, ponieważ być może wynajmujecie nowe mieszkanie, przeprowadzacie się lub też odchodzicie od tej niewygodnej dla was sytuacji i dzięki temu jest właśnie powód do cieszenia się, do radowania się, tak? Otrzymujecie tu jakieś miłe, radosne nowiny. Co będzie wam pomagać? No, spora elastyczność tutaj się przede wszystkim pokazuje dla was, czyli umiejętność pogodzenia, być może odnalezienia się po prostu w jakiejś sytuacji, tak? Zachowania pewnej równowagi w sytuacji, z którą będziecie mieli do czynienia. Potrzeba zbilansowania być może waszych finansów, waszych pieniędzy, tak żeby nadmiernie nie żonglować wydatkami, żeby utrzymać tą równowagę, tak, do końca roku. To również może być sytuacja, w której będziecie mieli dużo spraw do załatwienia
Pomoże Wam w tym wszystkim zaplanowanie, przyjęcie jakichś priorytetów, radzenie sobie również z wieloma rzeczami naraz. Tu jest taka umiejętność żonglowania, tak, wieloma priorytetami. Może być dużo gonitwy, dużo pracy, dużo tematów, które będziecie musieli ogarnąć, i warto właśnie w tym czasie wszystko sobie zaplanować wcześniej, zanim podejmiecie jakieś działania. Co może przeszkadzać? W tej sytuacji, którą tutaj mamy, a więc odejście od czegoś, co stawiało Wam jakieś wymagania lub stawiało Wam jakieś granice, bo ta osoba królowej mieczy to nie musi być koniecznie matka czy teściowa, to może być również szefowa w Waszej pracy. Mogą być to również jakieś ograniczenia prawne, które nie pozwalały do tej pory posunąć pewnych spraw do przodu, więc to jakby już dobiega końca. I co Wam nie będzie służyć, a więc wracanie do przeszłości, roztkliwianie się być może nad wspomnieniami, nad tym, co do tej pory przeżyliście, tak? Nie warto będzie wracać do przeszłości, wspominać tego, co było, tylko nastawić się i otworzyć się na nowe, tak? Na to, co tutaj ma do Was przyjść, tak? Tu jest też wskazówka, żeby nie oglądać się na osoby z Waszej przeszłości, które mogą powrócić do Waszego życia. Mamy kartę ósemki kielichów, która mówi, że jest możliwe dla niektórych z Was, że pojawi się jakaś osoba, którą już znaliście z przeszłości i może będzie chciała ta osoba do Was wrócić. Na pewno macie miłe i dobre wspomnienia związane z tą osobą, ale ponieważ karta ta pojawiła się na pozycji, co będzie dla Was niekorzystne, więc ona jakby sugeruje, żeby nie wracać do związków z przeszłości, ponieważ możesz za bardzo idealizować te wspomnienia, to życie, które być może miałeś z tą osobą, tak? Jaka jest dla Was radę, to może za chwilę, a tutaj mamy kartę przebudzenia. To jest karta, która kończy ten rok. To jest karta wisielca, więc będzie to czas głębokich przemyśleń. Być może sięgnięcia właśnie do swojej intuicji, do tego, co intuicja Wam mówi, podszeptuje, tak? To jest pewnego rodzaju przebudzenie, kiedy pewne rzeczy zaczynasz widzieć w zupełnie innym świetle, tak? I zdajesz sobie sprawę, że być może drogą, którą do tej pory podążałeś, to co wiąże się właśnie z Twoją przeszłością,
to należałoby to porzucić na rzecz czegoś nowego. Może mówię tu do osób, które do tej pory mieszkały czy były razem z rodzicami, lub też mieszkały, żyły w jakimś większym gronie rodzinnym i czas jest jakby opuścić to miejsce, poradzić sobie z nową sytuacją. Macie tutaj ewidentnie w całym tym układzie informacje o tym, że opuszczacie jakąś sytuację w swoim życiu i decydujecie się podążyć naprzód, nie zwracając uwagę na to, z jakimi emocjami wiąże się ta przeszłość. I jest karta radości, czyli sprawi wam to przyjemność. Osiągniecie swój cel, osiągniecie swoje marzenia, tak? Zaakceptuj to, że twoje działania, twoje pomysły są niepowtarzalne, tak? To będzie czas na sporą refleksję, na spojrzenie na twoje działania i twoją sytuację jakby z innej perspektywy, tak? Przyjrzenie się twojej sytuacji z innej perspektywy i podążanie za swoimi marzeniami. Ustawienie też odpowiednich priorytetów w swoim życiu. I karta Rada, mamy asa mieczy, która mówi, żeby uwierzyć też w swoje twarde postanowienia, żeby trzymać się również w swoim działaniu wszelkich przepisów, czytać dokładnie wszelkie umowy, które mogą się pojawić. Radą jest również, żeby śmiało wyrażać swoje zdanie, komunikować się jasno i precyzyjnie, żeby zachować też obiektywizm. I karta asa mieczy zakańcza często różne sytuacje, więc w sposób taki bardzo logiczny, rzeczowy. Tu nie ma miejsca na emocje, więc w radzie może być, że jeżeli zdecydujecie się na odejście od kogoś lub też od jakiejś sytuacji, czy od jakiejś osoby, to żeby podejść do tego w sposób logiczny, bez emocji, nie skupiać się na wspomnieniach, na planach, które być może mieliście wcześniej związane z jakąś osobą, tylko skupić się na tym, co jest przed wami, a wtedy będzie ten czas dla was do świętowania, do tego, żeby poczuć, że dobrze wybraliście, tak? Że decyzje były podjęte właściwe dla was. I na koniec wyciągnę dla was jeszcze jedną kartę z wyroczni, tutaj z przekazów.
dla baranka. Ponownie mamy kartę głębokiej wiedzy, kartę intuicji, a więc wynika z tego, że ta intuicja będzie bardzo ważna w tym okresie do końca roku, czyli słuchanie siebie przede wszystkim, głosu swojego serca. Przeczucia w tym czasie mogą przynieść Ci wiele korzyści, jeżeli ich posłuchasz, podejmiesz ryzyko i zaczniesz działać, tak? I tu również może być sytuacja, że w głębi serca czy w głębi swojej duszy być może wiesz tak naprawdę, dokąd zmierzać, co jest twoim kolejnym krokiem, tak? Może otrzymujesz jakieś informacje, masz przeczucia wewnętrzne. Więc jakby warto otworzyć się na to i słuchać tych podszeptów, które intuicja próbuje ci podsunąć, tak? I na co pozwala ci również zwrócić uwagę. Dobrze, to wszystko w czytaniu dla Was do końca roku, drogie baranki. Życzę Wam wszystkiego dobrego i zapraszam teraz na czytanie lwy. Witam serdecznie wszystkie lwy. Będzie to czytanie dla Was, ogólne czytanie do końca roku 2024. Wyciągniemy najpierw jedną kartę dla Was. Będzie to tło czytania. Zobaczymy, czy pokryje się ono z rozkładem tarota. Dobrze, lew do końca roku 2024 i weźmiemy jedną kartę. Tu będą głębokie przemyślenia. I to jest karta takiego wycofania się emocjonalnego, odejścia od jakiejś sytuacji w Twoim życiu. Może to być stara miłość, jakiś związek, porzucenie tego, co kiedyś było dla Ciebie znajome, po to, żeby poszukać nowych horyzontów lub po to, żeby zacząć coś nowego w swoim życiu. To jest czas wycofania się ze świata zewnętrznego, aby móc się zatrzymać, zastanowić i uzdrowić, więc warto w tym czasie zaplanować trochę czasu dla siebie, aby móc skupić się na swojej duszy, na przywróceniu właściwego poziomu energii, po to, żeby móc iść naprzód, do przodu w pozytywnym kierunku.
To również pasja, ogromna moc do tego, żeby tworzyć, żeby się realizować. Ważne, żeby w tym czasie być odważnym, posiadać siłę do tego, żeby odkrywać nowe możliwości, które mogą pojawić się w tym czasie dla ciebie. Zobaczmy w takim razie, co karty tarota. Wasza energia to uwolnienie. Dobrze. Co w takim razie odchodzi do przeszłości? Mamy piątkę buław. Co nadchodzi nowego? Co nadchodzi nowego? Mamy trójkę buław. Co będzie Wam pomagać? Mamy siódemkę monet. Co może Wam przeszkadzać? Król kielichów. Jaka jest dla Was rada? I mamy asa monet. I z jaką energią kończycie ten miesiąc? Karta sprawiedliwości. Wasza energia to karta uwolnienia, a więc uwalniacie się z jakiejś niewygodnej dla Was sytuacji. Może uwalniacie się z jakiegoś konfliktu, bo mamy tu piątkę buław, może z jakiejś rywalizacji, z jakiejś walki, z kłótni, ze środowiska, które jest dla Was negatywne i chcecie pójść w nowym kierunku, rozpocząć coś na nowo, a więc uwolnić się z jakiejś sytuacji, lub też uwolnić się od pewnych osób w waszym otoczeniu, które już wam nie służą. To również taka przemiana wewnętrzna, kiedy zdajemy sobie sprawę, że w miejscu, w którym w tej chwili jesteśmy, nie potrafimy już nic więcej zdziałać, tak? To może być wówczas takie uwolnienie się od różnych przekonań, które po prostu przestały nam służyć. Czas więc na zakończenia wszelkiego rodzaju, czas na zmiany i tych zmian, te zmiany możesz zapoczątkować właśnie ty sam, tak? Czyli nie będą to zmiany, które przyjdą z zewnątrz, tylko wynikną one z Twoich przemyśleń
i z Twoich decyzji. A więc Twoja wola, Twoje działanie, tak? I warto uwierzyć w ten proces, który może się w tym najbliższym czasie tutaj dziać w Waszym życiu, że warto zawalczyć o siebie, o swoje przekonania i dokonać tych zmian. Do przyszłości odchodzą właśnie jakieś konflikty. Konflikty z ludźmi, którzy być może mają odmienne poglądy niż wy. To może być jedna osoba, to może być grono jakichś osób. I być może dochodzisz do wniosku, że nie warto po prostu dramatyzować, nie warto uczestniczyć w jakimś konflikcie. Trzeba bronić swoich przekonań, swoich postanowień czy też działań i pójść w innym kierunku dla Was. I to właśnie tutaj się pokazuje. Może miałeś konflikt z jedną osobą, bo mamy tutaj postać króla kielichów. Może to był konflikt z jedną osobą, który za długo już trwa i dochodzisz do wniosku, że ta sytuacja za bardzo cię już przytłacza, za bardzo cię wyczerpuje i nie chcesz przeciągać dalej tej sytuacji, tak? Może to powodować, że te konflikty nie zostaną do końca rozwiązane, ale ty postanawiasz się uwolnić z tej sytuacji, zakończyć ten konflikt i pójść swoją drogą. Tak to w kartach wygląda. Co nadchodzi, co może się pojawić? Tu w karcie trzech buław mamy nowe perspektywy, nowe możliwości. Możliwe, że już zapoczątkowałeś pewne działania lub też już spłynęły do ciebie jakieś nowe propozycje, otworzyły się nowe możliwości, być może postanowisz zmienić miejsce zamieszkania, wyjechać gdzieś, zmienić miejsce pracy albo zmienić po prostu swoje plany. Pojawia się tutaj jakaś możliwość długoterminowa. Jeżeli będzie to propozycja pracy, to możesz liczyć na to, że umowa będzie długoterminowa, tak? To również dobre podejmowanie decyzji, a więc kiedy uwolnisz się z jakiejś niewygodnej dla siebie sytuacji, będziesz skłonny podejmować dobre i rozsądne decyzje, które zaowocują w przyszłości. Tu jest również w tej karcie zadowolenie z tego, co udało ci się osiągnąć, z tego, co, na co sobie po prostu zapracowałeś, czyli osiągnięcie również sukcesów w przyszłości dzięki swoim decyzjom, dzięki również ciężkiej pracy.
Być może będziesz potrzebował trochę więcej cierpliwości, żeby zobaczyć efekty tego, co sobie wcześniej postanowiłeś, ale karta ta jak najbardziej zapewnia pomyślność, wszelką pomyślność, tak? Czyli te wszystkie działania, które podejmiesz w tym czasie i będziesz je realizował, zwrócą się w terminie długoterminowym, tak? Czyli są jakby bardzo przyszłościowe, tak? To jest również kolejny krok, kolejny etap w Twoim życiu, na który właśnie będziesz miał możliwość wkroczyć, tak? Tutaj również dla osób informacja, te, które odchodzą z miejsca pracy, pojawić się może w najbliższym czasie propozycja, która będzie bardzo dobra dla Was. Będzie to zawarcie umowy na dłuższy okres czasu i zostaną również zauważone Wasze dotychczasowe osiągnięcia. W tej karcie mamy również poszukiwanie wszelkiego rodzaju nowych działań, nowych pomysłów, nowych przedsięwzięć, a więc jak najbardziej uwolnienie się z czegoś niewygodnego i przed Wami wizja rozpoczęcia nowego etapu. Co będzie Wam pomagać? Tu przede wszystkim ogromna cierpliwość jest potrzebna, ponieważ to, co teraz zdziałacie, to, co zrobicie w tej chwili, czy jakie umowy zawrzecie z kimś, jakie postanowienia poweźmiecie w tym czasie, czy też jakie kroki podejmiecie, to zaowocuje w przyszłości, ale efekty nie będą być może jeszcze na tym etapie teraz widoczne. Na to trzeba będzie poczekać. Na pewno wysiłek czy też inwestycja w coś wniesiona przyniesie Wam w przyszłości profity, tak? Więc czas jest w tej chwili na to, z Waszym sprzymierzeńcem jest jakby czas na to, żeby wszystko sobie zaplanować na przyszłość, jakie należy podjąć kroki, odrzucić wszelkie zmartwienia, otworzyć się na te nowe rzeczy, które tutaj do Was przyjdą i być po prostu cierpliwym, nie zamartwiać się niepotrzebnie. Co może być niekorzystne w tym czasie, co może Wam przeszkadzać? Mamy tu postać króla kielichów, a więc może to być osoba starsza, osoba, która nie okazuje swoich emocji. Ona jest osobą bardzo emocjonalną, a więc przepraszam, może to być ktoś, kto w sposób ekspresyjny wyraża swoje uczucia, w sposób bardzo gwałtowny, natomiast stara się panować nad sobą, tak? To może być osoba, do której wcześniej żywiliście jakieś zaufanie, osoba, przy której czuliście się bezpiecznie, ale z jakichś względów ta osoba przestała budzić wasze zaufanie, tak? Może właśnie z kimś takim jesteście w jakiś sposób skonfliktowani.
I stąd ta sytuacja i chęć odejścia, tak, zażegnania jakiegoś konfliktu i nieprzeciągania tego konfliktu w nieskończoność. Mamy tutaj osobę, na której w tej chwili być może nie możecie po prostu polegać. Może ta osoba w jakiś sposób zawiodła wasze zaufanie, może zraniła was w jakiś sposób emocjonalnie. I doprowadziła do tego konfliktu tutaj, tak? W negatywie ta osoba mogła też manipulować was w jakąś sytuację czy w jakiś konflikt. To jest też osoba, która potrafi kłamać, żeby tylko nie udowodniono jej winy, tak? Więc no, jest tu ostrzeżenie przed jakimś mężczyzną. Jeżeli nie chodziłoby tutaj o osobę, to karta mówi, żeby nie poddawać się emocjom przy podejmowaniu decyzji, czy jeżeli jesteśmy w jakimś konflikcie, to żeby nie kierować się emocjami, tylko w sposób chłodny, trzeźwo przeanalizować sytuację i uwolnić się z tej sytuacji, nie przeżywać, nie wspominać, nie rozczulać się nad sobą, tak? Odejść po prostu i obrócić się w nowym dla was kierunku. I z czym kończycie ten miesiąc? Mamy kartę sprawiedliwości, karta, która mówi o tym, że wasze poczynania, wasze działania, kroki podjęte, które zrobicie w najbliższym czasie, a także wasza cierpliwość zostanie wynagrodzona. Ważne, żeby pamiętać o tym, żeby być szczerym, być uczciwym w swoim postępowaniu, mieć czyste intencje. Jeżeli braliście udział w jakimś konflikcie, to być obiektywnym, bezstronnym do danej sytuacji. Karta mówiąca również o tym, że obronicie tego, w co wierzycie, będziecie mieli możliwość przyjrzeć się również sytuacji z każdej strony, ocenicie ją w sposób obiektywny i każdy konflikt czy każde działanie, które tutaj podejmiecie, jeżeli ono będzie zgodne z waszą uczciwością, to macie możliwość wygrać, tak? Karta Sprawiedliwości pokazuje, że jeżeli podejmiecie w najbliższym czasie chęć uwolnienia się z jakiejś niekorzystnej dla was sytuacji i pójdziecie w nowym kierunku, to wszystko wam uda się tutaj osiągnąć. I karta Rada, mamy kartę Asa Denarów, a więc nowe początki, rozpoczynanie czegoś na nowo. To karta też losu, karta brama. Otwierają się przed wami możliwości rozwinięcia swojej kariery zawodowej, podpisanie
korzystnych dla Was umów różnego rodzaju. Może tu być też wzrost dotychczasowych dochodów, a więc jakby podniesienie swoich dotychczasowych finansów, zwiększenie swoich finansów, przypływ gotówki. Karta, która radzi, żeby nie obawiać się przyszłości, żeby wyruszyć po to, co sobie zaplanowaliście lub o czym marzyliście do tej pory, otworzyć się na tą nową perspektywę, która jest przed Wami. Dzięki temu dostrzeżesz korzyści płynące z podjęcia tej decyzji i zobaczysz jaśniej drogę, którą będziesz podążał. Uświadomisz sobie, że podjęte przez Ciebie decyzje przyniosą Ci długofalowe korzyści, tak? To karta, która prosi również, abyś we wszystkim wyrażał się jasno i klarownie, nawet nie tylko w sytuacjach tutaj konfliktowych, ale również w innych sytuacjach, kiedy będziesz chciał na przykład podzielić się swoimi pomysłami, tak? Ok, zobaczmy w takim razie jeszcze jedną kartę z wyroczni dla Was na zakończenie. Mamy kartę nieoczekiwanych zdarzeń, a więc taki magiczny splot wydarzeń, szczęście dla Was, osiągnięcie harmonii, realizacja Waszych marzeń, również wszystko, co teraz stworzysz, to pozostawi w przyszłości dziedzictwo, tak? To również czas oczekiwania na różne wydarzenia, które mogą się pojawić w Twoim życiu i wprowadzić więcej szczęścia, harmonii. To również synchroniczności, zbiegi okoliczności, które się mogą pojawiać, szanse, które mogą się pojawić na Twojej drodze, tak? Więc warto też zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju powtórzenia, synchroniczności czy znaki, które mogą przynosić Ci właśnie te szczęśliwe zdarzenia, przypadki w Twoim życiu. I tego Wam życzę, drogie lwy, i do zobaczenia. Witam wszystkie osoby spod znaku Strzelca. Dla Was dzisiaj czytanie do końca roku 2024. Najpierw wyciągniemy jedną kartę na cały miesiąc. Zobaczymy, jaka tu będzie energia główna dla Was do końca grudnia dla
szelca. Dobrze. I mamy czakrę. Okay. Dla Was może być ważna praca z czakrą splotu słonecznego. Może być również ważny dla Was kolor żółty. Czakra, która mówi, że odpowiada na, znaczy słowo kluczowe to mogę, mogę zrobić. I ona jakby wzmacnia Waszą pewność siebie, poczucie też własnej wartości. To czakra, która rejestruje Wasze emocje i uczucia i jest połączona z takim uczuciem wewnętrznym, odbiorem psychicznym. Żeby zrównoważyć tą czakrę, to można spróbować jogi, tańca albo ruchu lub pracy z oddechem, czy też z kolorem. Należy również uważać na osoby, które mogą wysysać z Was Waszą energię. Warto więc wzmocnić tą pozycję, otworzyć się i zharmonizować ten obszar Waszego ciała. Zobaczmy, co karty Tarota w takim razie dla Was, jaka będzie Wasza energia ogólna na czas do końca grudnia. Wasza energia to dwójka buław. Okay. Co odchodzi do przeszłości? Mamy dziewiątkę denarów. Co w najbliższej przyszłości? Mamy kartę maga. Co będzie Was wspierać? I mamy pazia denarów, pazia buław. Co może Wam w tym czasie przeszkadzać, być niekorzystne dla Was? Dziesiątka buław. Jaka jest dla Was rada? Mamy kartę cesarza. I z jaką energią kończycie ten miesiąc? Piątka denarów. Macie dużo piątka buław. Macie dużo buław w tym czytaniu, a więc dużo ruchu i działania przed Wami. Mamy dwójkę buław, a więc przede wszystkim czas na robienie planów co do Waszej przyszłości, dokonywanie także wyborów, podejmowanie ważnych decyzji przed Wami. Chęć zmian, chęć wzrostu. Może być tutaj również chęć współpracy z osobami, które mają podobne zapatrywania, które realizują się i idą w podobnym kierunku do Was. Może posiadają te same pasje i dążenia, co Wy. Również jest to informacja dla Was, że Wasza ciężka praca wreszcie zaczyna
przynosić efekty. Więc jest to również, będzie to również czas, żeby rozwinąć skrzydła, pójść, zrobić kolejny krok, rozwinąć jakieś działanie, przedsięwzięcie i skorzystać również z różnych szans, które mogą się przed Wami otworzyć. Przyjrzeć się również warto temu, co sprawdzało się kiedyś, pamiętając o tym, że pewne doświadczenia w Waszym życiu czegoś już nauczyły i posiada się, ma się już pewną wiedzę na jakiś temat i z tą wiedzą można ruszyć do przodu. To również informacja na polu zawodowym, która może oznaczać, że może będziecie chcieli zatrudniać nowe osoby albo wchodzić z kimś w spółkę. Może będziecie chcieli zdobywać wiedzę w jakiejś dziedzinie, w której się specjalizujecie. Tu może chodzić o rozwój wszelkiego rodzaju pasji, tak? Realizacji też wszelkich działań kreatywnych, podpisywanie wszelkiego rodzaju umów, dzięki właśnie osiągnięciom, dzięki swojej pracy, którą włożyło się w osiągnięcie jakiegoś przedsięwzięcia. Do przeszłości odchodzi, mamy dziewiątkę denarów, więc może tu być sytuacja, że osiągnęliście już jakiś status społeczny, status zawodowy, że zapracowaliście już tutaj na jakąś pozycję w swoim życiu i startujecie z pozycji osoby, która wiele w życiu osiągnęła, która swoje sukcesy zawdzięcza przede wszystkim samej sobie, czyli zapracowała sobie na to, co obecnie posiada, tak? To może być też informacja, że niektórzy z Was są osobami, które pracują samodzielnie lub też mają własne działalności gospodarcze i dotychczasowa praca przynosiła tutaj rezultaty, przynosiła sukcesy, ale jest to praca bardziej samotna, w pojedynkę. Możliwe, że w najbliższym czasie postanowicie rozszerzyć Waszą działalność, rozszerzyć Waszą współpracę i wejść w porozumienie z inną osobą, z inną firmą, otworzycie się być może na nowe kierunki kariery czy nowe kierunki działania, poszerzycie swoje horyzonty, tak? Czyli jest tu owszem pokazane, że jesteście osobami, które mogą czuć się spełnione w życiu, ale jednocześnie będziecie skłonni otworzyć się na coś zupełnie nowego, co może do Was przyjść. I w najbliższej przyszłości mamy kartę maga, więc bardzo ładnie nam tutaj się pokazuje, że jesteście gotowi na to, żeby wejść we współpracę z kimś jeszcze,
żeby z jakąś nową osobą, czy żeby podjąć dodatkowe zatrudnienie, czy żeby rozpocząć jakąś nową działalność, poszerzyć jakby swoje horyzonty. Mak mówi o tym, że posiadacie wszelkie atuty w swoim życiu, posiadacie wszelkie narzędzia do tego, żeby skupić się na nowym działaniu. I to działanie połączone jest również z waszymi marzeniami, z waszymi pragnieniami. I będziesz w stanie dokonać tych zmian. Cokolwiek sobie tutaj zaplanujesz i odważnie, ambitnie podejdziesz do swoich wyborów, to na pewno nastąpi tu pozytywna ekspansja twoich planów. Co może w tym pomóc? Mamy pazia buław, który mówi o komunikacji, o wiadomościach, o szansach, które mogą się pojawić, a więc możliwe, że albo ty będziesz osobą, która będzie wysyłać te informacje, wiadomości, rozsyłać do innych osób, lub też będziesz odbiorcą tych wiadomości, tych nowych możliwości czy szans, które przed tobą się tutaj rysują. Na pewno to, co będzie ci pomagać, to sporo optymizmu, duża chęć do podjęcia się tych działań, również kreatywność ogromna. Pozwól sobie również na to, żeby zabłysnąć, żeby pokazać się być może innym, że pozwól sobie na tą całą kreatywność i pomysłowość, którą będziesz miał w sobie. I ważne jest również, żeby nie poddawać się, tylko za cokolwiek tutaj się weźmiecie, jakiekolwiek plany w najbliższym czasie podejmiecie, które będą prowadziły do jeszcze większego waszego wzrostu. No, tak jak mówię, no może chodzić o sprawy zawodowe, ale niekoniecznie, tak? Może chodzić również o jakieś inwestycje. To warto trzymać się tych planów, nie rezygnować z nich, doprowadzić je do końca. To, co może w tym czasie być niekorzystne, to sytuacja, w której będziecie bardzo dużo w tym czasie działać, bardzo dużo będziecie pracować. Możecie czuć się przeciążeni obowiązkami, możecie czuć ogrom odpowiedzialności za cały proces waszego tutaj wzrostu, za proces waszych działań. Może warto będzie skorzystać z czyjejś pomocy, z jakichś szans czy propozycji, które tutaj mogą się pojawić, ponieważ możecie zbyt dużo wziąć na swoje barki i przez to czuć po prostu, że nie dajecie rady. Możecie czuć się przeciążeni planowaniem, przeciążeni rzeczami, które chcecie tutaj osiągnąć. Może ta karta też dotyczyć zmiany miejsca zamieszkania, planów związanych z przeprowadzką, z przeniesieniem się, z zakupem nieruchomości, wynajmem. Warto więc
skorzystać z pomocy. Może ktoś tutaj pojawi się, kto zaproponuje Wam tą pomoc, ponieważ sami, jeżeli będziecie się podejmowali tych działań, to możecie się czuć zmęczeni całą sytuacją i możecie chcieć przerwać te dążenia, tak? Te wasze tutaj, to co sobie zaplanowaliście. Może się to również wiązać z dużą ilością stresu, tak? I z czym kończycie ten miesiąc? Mamy piątkę buław, która mówi, że warto będzie się nie poddawać pomimo przeciwności, które mogą pojawić się po drodze. Może trzeba będzie przeprowadzać wiele rozmów z innymi ludźmi czy z jakimiś osobami, co może wywoływać waszą frustrację. Może będziecie zmuszeni do bronienia swoich przekonań. Warto jednak trzymać się swoich planów w dążeniu do realizacji, ponieważ macie maga, czyli jest to na końcu spełnienie, tak? Więc może być sytuacja, że po drodze będziecie wchodzili w konflikty z innymi osobami, lub też mogą pojawić się jakieś na drodze przeszkody w realizacji waszych celów. Wtedy warto iść na kompromis lub też faktycznie bronić swoich przekonań, bronić swojego zdania, nie dać się sprowokować do zmiany kierunku swojego działania. I karta rada. Cesarz to osoba, która wie, do czego zmierza, do czego dąży, która o wszystkim decyduje, która jest autorytetem dla innych osób, która jest sprawiedliwa, kieruje się logiką i świetną organizacją. Więc tutaj jest rada właśnie, żeby być sprawiedliwym wobec innych również, żeby zadbać o odpowiednią organizację swoich planów, wszystko dobrze zaplanować, zapanować również nad sytuacją, jeżeli będą tutaj jakieś przeciwności na waszej drodze, przeszkody, czy też ludzie, którzy może będą chcieli was odwieść od waszych planów, to warto wtedy zapanować nad tą sytuacją, przejąć sprawy również w swoje ręce, a więc przyjąć rolę lidera i przede wszystkim kierować się logiką, dyscypliną i mieć przygotowany na wszystko plan działania, tak? I wyciągnę dla was jeszcze jedną kartę wyroczni. Dla strzelców. To karta sprzątania, mówiąca o tym, że będziecie wokół siebie porządkować, uwalniać się od ciężarów,
zamiatać to, co już jest niepotrzebne w waszym życiu, docierać do sedna różnych spraw, kierować się przede wszystkim logiką, zapanować nad bałaganem, nie tylko w miejscu pracy, może to być również w swoim domu, czyli karta, która mówi, że warto się zorganizować, zaplanować, przygotować to wszystko, skupić się też na swoich celach i nie brać na siebie również odpowiedzialności za czyny innych osób. Ta karta 10 buław może również o tym mówić, żeby nie brać na siebie całej odpowiedzialności za jakieś tutaj wasze działania, wasze plany, tak? Za to, co chcecie tutaj zrobić czy stworzyć, żeby nie brać na siebie całej tej odpowiedzialności, nie obciążać się, nie sprzątać też jakichś konfliktów, bałaganów, które nie są waszym udziałem, tak? Dobrze, to wszystko dla was, drogie strzelce. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie. Jeżeli wam się filmik podobał, to proszę o, żebyście zostawili komentarz albo zalajkowali. Dziękuję wam serdecznie jeszcze raz i do zobaczenia.